Miejsce. Spotkania. Jak słyszymy były kleryk, to od razu myślimy, że będzie, proszę Państwa, jazda po kościele. A może będzie o tym, jak przyciągać ludzi do Boga, jak uczyć ich budowania kontaktu z Bogiem, rozmawiania z Bogiem, jak w ogóle pokazać, jak ważna jest wiara, jak ważny jest Kościół. No to tak dzisiaj będzie. Daniel Wojda ze mną, teolog, twórca, pomysłodawca Pogłębiarki. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Zacznijmy od najtrudniejszego tematu. 17 maja 2021, wtedy świat usłyszał, ja nie wiem, kiedy ty usłyszałeś, że Towarzystwo Jezusowe uznaje, że do niego nie pasujesz. Świat usłyszał chyba dwa dni później, z tego co pamiętam, a 17 maja to się... Ty usłyszałeś? To się wydarzyło, tak. Po ilu latach? Po 12 latach bycia w zakonie musiałem opuścić go. Mhm. A widziałeś już siebie odprawiającego mszę świętą w marzeniach? No myślę, że każdy takie, takie wyobrażenia ma. Natomiast jakby w byciu w zakonie to nie chodzi o... Myślę, że tak, że jak ktoś wstępuje do zakonu, bo ja byłem członkiem zakonu, to jest trochę inaczej niż być członkiem seminarium. Zakon to jest taka wspólnota totalna, która ci daje z jednej strony miejsce zamieszkania, bardzo dużą tożsamość i to jest taka najważniejsza rzecz, czy taka, która mocno trzyma, że wiesz, kim jesteś, masz jakąś rolę społeczną i to cię osadza. Z drugiej strony też decyduje o tym, jak pracujesz, nie tylko gdzie mieszkasz, ale też z kim, o twoim wykształceniu decyduje, czyli to masz taki klosz, nie? Jakby to jest wszystko. I opuszczenie zakonu to nie jest opuszczenie, zrezygnowanie z tego, że będę mszę świętą odprawiał, czy tam spowiadał ludzi, tylko to jest... Całe życie do zmiany. Tylko to właśnie, kim ja teraz jestem? Byłeś Daniel Wojda jezuita? Daniel... SJ, nie? Tak, ja pamiętam, nowicjacie jeszcze... Czyli nowice to są takie pierwsze dwa lata, gdzie ludzie przychodzą, się tak przygotowują trochę i wtedy był taki styl, że osoby w nowicjacie nie podpisywały się z tym SJ z tyłu. I pamiętam jak dzisiaj, że ja marzyłem, żeby za nazwiskiem sobie napisać SJ, nie? No i musiałem się wycofać z tego SJ, nie? I to jest taki symbol trochę, wycofać się z tożsamości. Nie jesteś członkiem międzynarodowej organizacji z olbrzymią historią, tradycją. To jest w ogóle cały taki styl myślenia, nie? Że jedziesz za granicę, no to myślisz, gdzie nasi mają dom, nie? Nasi, nie? U nas, my mamy taki styl postępowania. Jakby ci ktoś narodowość kazał zmienić. Bo bycie w zakonie, w takim zakonie, to naprawdę dużo znaczy, nie? To jakby i zaczynasz myśleć trochę inaczej. I nie chcę powiedzieć, że źle. Jak jesteś częścią czegoś tak dużego, to masz poczucie też siły dużej, w dobrym znaczeniu tego, nie? Że zawsze jest ktoś, kto skończył studia z psychologii, socjologii, jakichś bioetyków, masz na całym świecie różnych specjalistów, domy, do których możesz pojechać. Ludzi, którzy w różnych miejscach mają na przykład znajomości też i są w stanie pomóc ci w wielu kwestiach. I wypadasz z tego świata nagle, nie? No i halo, i co teraz, panie Daniel? No i tego 17 maja złapałeś się podłogi, żeby nie upaść? Chcesz wspominać, czy nie chcesz? Ja nie dowierzałem wtedy, że to się dzieje tak naprawdę. Był taki moment, że prowincja mi miesiąc wcześniej powiedział, że on będzie rozmawiał z generałem w sprawie tego, że uważa, że moim miejscem nie jest zakon. No ja znaczy do mnie to dotarły te słowa, ale w emocjach to byłem tak, że nie, no generał tego nie uzna przecież, to jest niemożliwe, nie? I jak zadzwonił do mnie i powiedział, że jest dekret dymisyjny, no to ja mówię, niemożliwe. To się stało, nie? No, tylko że to taki szok pewnie przeżywa każdy, kto traci coś cennego. Właśnie, do czego byś to porównał? Bo tak sobie myślę, że my jesteśmy przyzwyczajeni do odejść już pewnie z kapłaństwa, bo one są głośniejsze po święceniach, kiedy one są, prawda? I tak to traktujemy, no nie wiem, coś się nie podobało, coś się wydarzyło, jakiś skandal, prawda? Zazwyczaj to tak jest, że doszukujemy się, nawet jak od razu nie słyszymy o skandalu. Były takie sytuacje, gdzie ksiądz tam mówił, że odchodzi, rzucał sutanną bodajże i za tydzień się okazywało, że jest w jakimś związku, że coś. Albo za pół roku. Tak. W twoim przypadku nic takiego nie ma. I tak sobie myślę, że między świeckimi a duchownymi jest jednak taka, taka różnica, której my nie zabudowujemy jako wspólnota, w sensie w tym złym słowa znaczeniu. Wy nie rozumiecie nas, duchowni, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy, jak miałbym być osobą duchową, wy właśnie o to chodzi, już się powstrzymałam. Niektórzy tak do mnie mówią, wy jezuici cały czas. Wy jezuici, no tyle lat. I teraz, żebyśmy my, świeccy, mogli zrozumieć, co się dzieje w życiu
człowieka, który jest w zakonie i który myślał, że to będzie jego życie, to jest coś, do czego byś to porównał w życiu świeckiego? Ja miałem takie poczucie, jakbym się rozwodził, tak naprawdę. No, rozmawialiśmy wcześniej, że to trochę tak narzeczeństwo, ale ja w głowie... Wyprowadzka, prawda? Zmiana wszystkiego. W ogóle oddaj nazwisko niemalże, prawda? No bo koniec SJ po nazwisku. No, ja musiałem się długo zastanawiać, kim ja teraz właściwie jestem. Jakby i co ja mam zrobić teraz w tej rzeczywistości. Ale ja to tak przeżyłem, jak takie bardzo mocne rozstanie, bardzo. I parę razy miałem takie myśli, że no pewnie ludzie, jak przeżywają rozwód, to jest coś takiego, nie? Że jest mnóstwo rzeczy, która nas ciągle łączy jakoś, bo ja cały czas się duchowością ignacjańską zajmowałem, nie? I pamiętam, miałem taki moment, że tak bardzo łatwiej byłoby mi się odciąć od tego wszystkiego i zająć się sprzedawaniem na kasie w Biedronce. No bo tak jest zdrowo, nie? Że już się odciąć od tej drugiej połowy, prawda, skończyć wszystko i nie utrzymywać żadnych relacji. A ty w tym kościele i w tej pogłębiarce cały czas jesteś. I, no bo się nie dało odciąć. Cały czas jestem i udało się to zrobić. Ale udało to się zrobić tylko i wyłącznie dzięki ludziom, którzy byli wokół wtedy, nie? Pamiętam, to był taki moment konsolidacji zespołu pogłębiarki chyba po raz pierwszy. Że jak ja wiedziałem, że mieliśmy wtedy 5-osobowy zespół i wiedziałem, że mniej więcej za jakiś miesiąc przyjdzie ta decyzja. Mieliśmy spotkanie zespołu wtedy tam u Bartka w Halinowie pod Warszawą i mówię, słuchajcie, taka sytuacja jest, nie? Prowincjał taką decyzję podjął, mając świadomość, że oni mogą teraz powiedzieć, no Daniel, zawieźliśmy się na tobie, no miałeś być jezuitą. A to jest taka sytuacja, oni wtedy tak, no wszystkich to zmroziło, ale powiedzieli, okej, no to będziemy robić ruch ludzi świeckich, nie? Nikt się nie wycofał wtedy, nie? Nikt nie okazał jakiegoś żalu, jakiegoś zawiedzenia. No, to było tak silne doświadczenie dla mnie wtedy, że ja wiedziałem, że ja o tych ludzi mogę się oprzeć w tym momencie, kiedy muszę tak, tożsamość stracić, miejsce pracy, dochód, miejsce mieszkania i mierzyć się z takim poczuciem, no bo wiadomo, że wszyscy będą plotkować na ten temat, nie? Co to się stało i tak dalej. I ty będziesz codziennie w internecie nagrywał, nie ma żadnego skandalu, prawda? Bo to aż się prosiło o takie potwierdzenia. Teraz minęło tyle czasu, że już chyba nikt nie plotkuje, prawda? Nie wiem, nie bardzo to śledzę. Wtedy pamiętam, że kumpel mi mówił, że on słyszał już historie takie. Ja w ogóle na swój temat usłyszałem jeszcze w Falenicy, jak mieszkałem w domu zakonnym. Że no, Daniel to już nie jest w zakonie, jakby ten proces się toczył dopiero. On już z jakąś kobietą tam mieszka gdzie indziej poza tym. No, gdzie ona jest? No, więc jakby wymyślanie takich historii to chyba to jest norma. To było trudniejsze, szukanie tego swojego ja, czy mierzenie się z tym... Bo w świecie katolickim jesteś rozpoznawalny, to jest pewne. I teraz idziesz po ulicy i albo ludzie piszą komentarze w internecie, no to nie jest to, jak sobie to wyobrażałeś, prawda? To miało być zupełnie inaczej. I czy z tym? Bo czasami się najbardziej przejmujemy tym, co ludzie mówią, jak oni o nas myślą, jak oni nas oceniają. No poniósł porażkę, no bo pewnie wielu tak pomyślało, my tak lubimy, prawda? Ja nawet słyszałam kiedyś, w radiu pracujesz, to w telewizji ci się nie udało. I wiesz, jakby zawsze upatrujemy u kogoś jakiegoś upadku. Czy to w ogóle po tobie spływało? Nie spływało. Najgorsze to takie momenty były, ja szedłem do kościoła, wychodzę i jakaś siostra zakonna mnie poklepuje po ramieniu na przykład, nie? No i ja wiem, że ona jest życzliwa i chce jakoś wyrazić wsparcie swoje. Ale to jakby nie masz poczucia tego, że możesz samemu zostać gdzieś z tym wszystkim, nie? I wchodzisz do miejsca, gdzie masz się pomodlić, spotkać ze sobą. To ma być twoje miejsce. No ale tam jest najwięcej takich osób, które widać, że patrzą na przykład. Masakra. U nas Wojda, wiecie, ten, co go tam wyrzucili z jezuitów. Tak, tak. I o co chodzi? I o co w tym wszystkim chodziło? Ja dlatego do Kolumbii wyjechałem później, tak żeby trochę tak odseparować się. Nie spotkałeś tam nikogo, kto wiedział? Czy spotkałeś? Nie. To jest opatrzność Boża. No, natomiast wiesz co, to jest trudne pytanie, jakby co było w tym wszystkim najtrudniejsze. Trudne było przeżycie rozstania, ja to tak z półtora roku trawiłem mniej więcej. Jeszcze trudniejsze było takie poczucie, że też grupa 500 paroosobowa jezuita, wypadasz z nimi i twój telefon milknie, nikt nie dzwoni, nikt się nie odzywa, nie? To był dla mnie jeszcze większy szok, tylko taki, który przyszedł do mnie po pewnym czasie, że pojedyncze osoby jakoś się odzywały,
a w pewnym momencie się zastanawiasz, no ale to jak ja przynależałem, jak teraz jakby po takiej sytuacji cisza totalna, nie? Takie milczenie, że no nie, umiera ci dziadek, umiera ci ojciec, nikt się nie odezwie wtedy, nie? Poszczególne po jedne osoby. Powiem ci, że dla mnie to jest przerażające. No. W takim sensie, że ja pamiętam twój filmik, znaczy, może tak, ja pamiętam, gdzie siedziałam i jak zobaczyłam, co się dzieje, bo to było bardzo, znaczy, może ja jestem też bardzo empatyczna, ale świat mi zawirował. I pamiętam też filmik jednego z jezuitów, który ty wkleiłeś do swojego filmu. Mietkę Usiak. No. Tak, i tak sobie pomyślałam, ty masz wsparcie. Mietek, tak, Mietek Usiak. No to jest niesamowity człowiek. On z nami był wtedy i jest ciągle, no ale to jest mistyk. Tak, to jest bardzo głęboki człowiek i to jest Roman Groszewski jeszcze jest, nie? A tak, to były takie pojedyncze jakby spotkania z poszczególnymi osobami, gdzie znaczy, to też jest zrozumiałe. Może, nie, może to miało być dla ciebie dobre. Że druga strona, powiedzmy, też jakoś potrzebuje to przetrawić. Uh-huh. Tylko, że to, jak mówię o tym, żeby pokazać, że co wtedy się trawi w tym momencie, nie? Trawisz to, że jesteś świętej pamięci dla nich. Ale wiesz, to też trochę tak jest, że na przykład dopiero po tym, ja przynajmniej tak mam, po tym jak rozmawiałam dopiero z kimś, komu umarł ktoś bardzo bliski, to dowiedziałam się, że ludzie, jakim umiera ktoś bliski, nie chcą, żeby im dać święty spokój. Tylko właśnie chcą dostawać wiadomości, SMS-y, zapewnienia o tym, że z nimi jesteś, że się modlisz, że jakby potrzebowali. Oni prawdopodobnie chcą być sami, ale jak dostaną 40 SMS-ów, że jakby jestem z tobą w tym bólu i płaczę razem z tobą, a nie dasz im święty spokój i telefon milczy, to jednak lepiej im, jak ten telefon dzwoni, mimo że przeżywają rozpacz. Ale to trzeba porozmawiać, to trzeba się dowiedzieć od drugiego człowieka o tym. Pewnie zależy od fazy, nie? Grzywo, czy tak... Kiedyś w konferencji słyszałem, on tak powiedział fajnie, że samotność każdy z nas musi przeżyć sam. Ale samotność można przeżyć na odcięciu albo można przeżyć ją między ludźmi. I dojrzałe przeżywanie samotności to nie jest, to jest przeżywanie samotności, czyli świadomości, że druga osoba nie wypełni moich braków, ciągle je będę mieć, ale tego nie przeżywam samemu, tylko z kimś, dzieląc się swoim bólem, którego ty nie możesz wypełnić, bo jesteś tylko drugim człowiekiem. Nie? I to jest chyba ta różnica, że można człowiekowi dać spokój, w cudzysłowie, przestrzeń na przeżywanie żałoby i straty i obok być jakoś, nie? Albo można nie być. Wydaje mi się, że jak ktoś inny nie jest, to nie ze złej woli, tylko to też jest trudne towarzyszyć komuś w stanach depresyjnych, w żałobie. No to też trzeba mieć przestrzeń w sobie, żeby widząc te emocje kogoś, jakoś w sobie je zmieścić, nie? To są umiejętności wyższe. Tak sobie szukam w głowie, co mógłby napisać do ciebie inny jezuita. No i myślę, że jest trochę takich treści na zasadzie, że jakby ciągle jesteś nam bliski, jesteś dla nas ważny. Wiesz co, jakby żeby to tak nie wybrzmiało, ja nie mam do nikogo pretensji o coś takiego. Nie mam żalu. Rozumiem teraz takie osoby, które opuszczały zakon i mówiły o czymś takim, że najtrudniejsze jest dla nich takie właśnie, że nie mają kontaktu już, nie? Jakby, i to, co bym chciał powiedzieć przez to, że pewnie mało kto ma doświadczenie osoby, która nie wiem, opuszcza zakon czy seminarium, ale ludzi, którzy tracą pracę, którzy tracą przyjaciół na przykład, bo doszło do jakiegoś konfliktu, zdrady, trudnej sytuacji, to są bardzo podobne sytuacje, nie? I takim osobom, dając przestrzeń na to, żeby oni coś przeżyli, warto dawać takie poczucie, że jestem obecny. Nawet jeśli ktoś nie skorzysta z tego, to ma takie poczucie, okej, będzie trudno, no to wiem, że ta osoba jest życzliwa wobec mnie, nie? Bo takim osobom, znaczy mi się to robiło takie w głowie przekonanie. Teraz wszyscy obserwują, patrzą, wrogo są nastawieni wobec mnie, oceniają mnie. Czy ja mogę być szczery w tych wszystkich osobach, wobec tych osób? Bo jak powiem na przykład, że no nie dogadaliśmy się i to tak długo to niedogadywanie trwało, że taka decyzja została podjęta, to czy ci ludzie nie mają w głowie myśli już, że a na pewno już dziewczyna ma na boku, albo coś zrobił i tak dalej, nie? Czyli czy mi uwierzą, nie? I jak ktoś daje ci sygnał po prostu, że jest życzliwy, to nawet jak komuś się takie myśli nakręcają w głowie jak mi, no to potem one mają trochę mniejszą siłę zwyczajnie, nie? No więc rozstanie to zawsze jest trudne dla dwóch stron. Ta druga, po drugiej stronie jakby też byli ludzie, nie? Ludzie, z którymi studiowałem. Trudne jest takie doświadczenie, jak...
jak masz trochę nadzieję, że ktoś się odezwie, a się nie odzywa jakoś w tym momencie, no potem się zastanawiasz i jak jest nagle tak dużo takich rzeczy, no to to wymaga trochę, żeby to jakoś tam przetrawić i nie wejść w taką walkę, nie? Że, bo to byłoby prostsze, nie? Wy źli, wy jesteście... Pewnie stąd też biorą się często te takie rozstania na noże, no. Tak myślę. I te później wywiady, jak straszne jest seminarium, tak, albo jak okropnie było w zakonie. A ja dzisiaj nie mogę tak powiedzieć, nie? Że ja myślę, że te 12 lat w zakonie dla mnie dramatyczne było rozstanie z zakonem, ale to było 12 lat, gdzie ja jestem bardzo wdzięczny wielu osobom. I to, że ja jestem taki, jaki jestem, no to jest dzięki zakonowi, dzięki osobom, które mi swoją uwagę dały, czas. Ja się wykształciłem w zakonie, nie? Jakby tam mnóstwo dobra doświadczyłem i nie będę mówił źle o tej instytucji, bo nie myślę o niej źle, nie? Czasami dochodzi właśnie do... Tylko, że trudne jest takie roz... jakby to powiedzieć? Dużo trudniej jest się rozstawać w taki sposób, żeby w sobie to jakoś układać, a nie zabijać się wzajemnie, no. A gdzie w tym wszystkim Pan Bóg był? Bo wiesz, miałeś być ojcem duchownym i miałeś uczyć z ambony, że jak macie ciężkie sytuacje w życiu, to Pan Bóg was po prostu na ręce niesie, prawda? Ja nie wierzę w takie rzeczy. Takie, wiesz, bajeczki to są. Pan Bóg cię na ręce niesie. Może po czasie można zrobić taką refleksję, że doświadczałem jakiegoś wsparcia. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że kiedy... No trochę miałem w głowie takie poczucie, że naprawdę mi się wwali jakby duże rzeczy na raz i trochę takie poczucie rozjeżdża mi się życie, nie? Nawet więcej niż trochę. No to doświadczyłem takiego wsparcia od ludzi, jakiego nigdy w życiu nie wyobrażałem sobie, że doświadczę, nie? Od zespołu. Od tych ludzi, Bartka, Kasi, mnóstwo tam ludzi było, nie? I Patrycja, i Edyta, Mateusz, no i my wtedy, Norbert jeszcze był, spotkaliśmy się i oni powiedzieli, no będziemy tutaj, Magda tam jeszcze była. No i poczucie, że możesz się oprzeć o te wszystkie osoby w momencie, kiedy nie masz samemu siły na to, bo głębiarka by się rozleciała, gdyby nie oni. Taka jest prawda, nie? Więc i potem ja mieszkałem na tym targówku, sam na jakim odludziu właściwie, bo wszyscy gdzie, w tym sensie, że wszyscy gdzie indziej mieszkali niż ja i tak będę kiedyś szedłem do sklepu i mówię, Panie Boże, jak to jest możliwe, że to ciągle się trzyma, nie? Skandal, gość zostaje wywalony z zakonu. No i robi jedną z ważniejszych apek, dzięki której ludzie się modlą i po prostu... No to jesteś ewenementem, wiesz? Apka to jest apka, ale... Ja myślę, że dziwność tej sytuacji polega na tym, że ja byłem w roli duszpasterza, będąc klerykiem jezuitem. Uh-huh. I to się broni. Ale zostałem wyrzucony z zakonu. I dalej to trwa. I dalej jestem w roli duszpasterza. Nie jestem duszpasterzem, ale pełnię tą funkcję jakoś tak inaczej internetowo. Nie? I ja nie rozumiem. I te wasze spotkania pogłębiarkowe, prawda? Te takie to one pękają w szwach. Często trzeba się szybko zapisywać. No. I dlaczego to działa? To... Siła wyższa. No... Tak, nie wiem, tak naprawdę, ja się z tego bardzo cieszę, nie wiem, ktoś mi kiedyś powiedział, że dlaczego on ufa pogłębiarce? Ze względu na szczerość, że on ufa nam jako zespołowi i trochę też mi, że to jest takie dosyć przejrzyste, nie? Ja jak treści jakieś tam nagrywam, no to nigdy to nie są takie treści oderwane od jakichś takich kawałków ode mnie, nie? Nie bardzo umiem tak powiedzieć, przeczytać ten fragment Ewangelii, napisać i to jest o tym, i o tym, i o tym, nie? To zazwyczaj są albo zawsze rzeczy, które jakoś trawię bardzo. I Rollo May, nie Mircea Eliade, on napisał kiedyś taki świetny tekst, to był antropolog, który badał zjawiska mitów w różnych kulturach pierwotnych. I on mówi, że utrzymanie mitu dla społeczeństwa, czyli historii, później z tego były różne obrzędy, wyjaśnienia skąd się wzięliśmy, to było bardzo kosztowne, bo to były małe wspólnoty zazwyczaj i one utrzymywały jakiegoś maga, jakiegoś kapłana, on nie pracował. Więc dla małej społeczności to było kosztowne. I on mówił, że te społeczeństwa decydowały się na to, żeby utrzymywać te kosztowne zjawisko mitu, dlatego że pomagało ono im w momentach
trudu egzystencjalnego, lęków, tego, czego nie mogą tak z ducha, z psychiki znieść, no to mit sprawiał, że to było do uniesienia, opowiadanie mitu, przeżywanie różnych misteriów. I on powiedział tak, i mit był wyrzucany ze wspólnoty z hukiem, kiedy przestawiał pełnić tą funkcję. Mi się wydaje, że to najbardziej opisuje to, co się teraz dzieje w europejskim kościele katolickim. Czyli to problem skandali seksualnych, finansowych, celibatu, niecelibatu, to są wszystko rzeczy ważne, ale moim zdaniem nie centralne. Centralne jest to, że idąc do kościoła nie masz poczucia, że to cię podnosi. Czyli funkcja religii, wiary przestaje pełnić. I teraz ludzie zmieniają wiarę na buddyzm, w cudzysłowie jogę, nie dlatego, że doszli na poziomie rozważania intelektualnego, że to bardziej jest prawdziwe. To nie, tylko tam to jest pustka dla nich, w sensie nic już tam nie ma, więc szukają dalej. Ale i znajdują coś. Idą na jogę, idą na medytacje uważnościowe i doświadczają czegoś, co im realnie podnosi. Ja dotąd pamiętam na depesze kajowskie, one się tak układają chronologicznie, w sensie co do godziny schodzenia. I pierwsza była kościół anglikański któryś tam, gdzieś w którymś kraju, no pewnie w Anglii, ale niekoniecznie. Tam nalega na modlitwę Matko Nasza jako równoważną Ojcze Nasz, czy coś takiego, że tam jakieś głosy są. I kolejny news, jakby ułożony chronologicznie, a nie dlatego, że hasłami. Kościół anglikański gdzieś tam w tym samym kraju traci 40% wiernych. I sobie myślisz, no przecież właśnie to tak jest. Znaczy, że jak zabierzesz Boga i zabierzesz wiarę z Kościoła i zostanie z tego takie... No nie wiem, no każdy coś musi mieć w życiu, nie? Jeden ma fitness, drugi ma kościół, zniesiemy wszystkie zasady, w ogóle wszystko. No to się robi taka letniość, której człowiek nie chce ostatecznie. I zaczyna szukać czegoś innego. Ale szuka wsparcia. Ludzie szukają czegoś, co im pomoże żyć głębiej. Albo wyjść z dramatu, bo jestem w bardzo trudnej sytuacji. Albo jak to nie jest taka sytuacja, to chcę żyć głębiej. Chcę bardziej tego życia doświadczać. No i, ale jak to zrobić, nie? I teraz mówienie różańca, co jest propozycją, czy jakąś litanią, czy pójście na mszę świętą, nie daje tego, realnie tego nie daje, nie? I teraz ja rozumiem takie sytuacje, kiedy na przykład jeszcze będąc w dramacie takim, że jak ktoś jest w trudnej sytuacji, bo śmierć dziecka, poronienie, bo strata pracy i tak dalej, to te propozycje katolickie, one często dają taką możliwość przetrwania trochę tego trudu. I ta religijność obniża poziom lęku. I dzięki Bogu, że tak się dzieje, bo nie wiadomo jakby, czy te osoby znalazłyby sobie coś innego. Natomiast jeśli już jestem w takiej sytuacji, wygrzebałem się z dramatu i tak dalej i chcę doświadczyć życia głębiej, nie? Idę do kościoła katolickiego, to co? Co dostaję? Nie, mi Eucharystia dość dużo daje. Ale ty jesteś przetrawiona teologią. No bo rozumiem, że jak nie jesteś tak mocno w środku, no, to Eucharystia jest dla ciebie niedzielnym obowiązkiem, tak? Do tego zmierzasz? Myślę o takich osobach, które nie są głęboko, wiesz, w wiarę weszły, znają rozumienie symboliki mszy świętej i tego, co się realnie tam dzieje, tylko takie osoby, które no, przychodzą na mszę. No, nikt mu nigdy nie wytłumaczył, co tam się dzieje, jak czytać te gesty. Czyli taka wiara przekazana trochę ze względu na tradycję, bo tak już jest w rodzinie, ale... Tak, i to jest o języku, nie? I teraz ten język, który mamy, język symboli, nie jest czytelny. Ktoś mówi do mnie po niemiecku, ja tego cały czas nie rozumiem. I on mówi bardzo ważne rzeczy. Na tej Eucharystii dzieje się coś doniosłego. Ale jak ja nie mam możliwości przeczytania tego, to ten mit, ta rzeczywistość, która tam się wydarza, mit nie w znaczeniu nieprawdziwe, pejoratywne, tylko symboliczne, przenoszące mnie do innej rzeczywistości, która może mnie podnieść, jest dla mnie nieosiągalny, bo ja nie rozumiem tego języka. Wiesz, ja... Ostatnio słuchałam Marcina Zielińskiego i to jest niezwykłe, bo on ma też sporo przeciwników w kościele, którzy jakoś tam go nie lubią, ale zabawne było to, że on mówi dokładnie to, co mówi taka bardzo część konserwatywna kościoła, tylko inaczej na to patrzy, bo jakiś czas temu bardzo dużą popularność święciła książka Opcja Benedykta. Aha. No i tam jest, że wiesz, katolicy to będą takie chrześcijanie, w ogóle to będą takie małe społeczności. Grupy i, małe. I prawda, najwyżej będą na siebie zwracać uwagę, ale bardziej te społeczności, one są takie trochę malutkie twierdze, które najwyżej będą kogoś interesować po jakimś czasie, jak już świat będzie płonął. A Zieliński mówi, że rzeczywiście takie małe wspólnoty, nie? Ale nie po to, żeby tam ogrodzenie, tylko po to, żeby z tych wspólnot brać siłę, wychodzić i uzdrawiać, i głosić, i jakby pokazywać żywego Boga. Znaczy, żeby to robić, co robił Jezus, co robili apostołowie. We wspólnocie czerpiesz siłę, we wspólnocie tylko są charyzmaty i są uzdrowienia, a potem wychodzisz z tą wspólnotą na świat. I tak sobie myślę, że takiego kościoła też potrzebujemy, żywego. No tak, to ja się bardzo z tym zgadzam, tylko to jest pytanie jak? No dobrze, a powiedz mi,
po tym 17 maja, ty, wierzący, mówiący, ciągle jestem w kościele katolickim, prawda? Ty nawet nie zmieniłeś kościoła katolickiego na inny chrześcijański, prawda? Tak. Co miałeś ochotę zrobić? No właśnie, no bo różne mamy religijności, różne mamy wrażliwości. Dla jednego właśnie msza święta jest takim po prostu momentem, wiesz, wyjęcia ze świata. Dla innego to jest adoracja. Czy ty miałeś trochę dosyć i ciężko było ci się modlić? Tak. Ja się nie potrafiłem modlić wtedy za bardzo, wiesz, tak... Znaczy modliłem, gdzieś bym powiedział, że się modliłem, ale jakby... miałem tyle emocji w sobie wtedy, takich, że wyprowadziłem się do takiego miejsca, tam na Targówek, taki świeżo zbudowany blok mały, właściciel mówił, że to jest kamienica i tam wynająłem mieszkanie. I z właścicielem przeszliśmy po wszystkich pokojach, bo to było świeżo oddane. Mówi, proszę sobie wybrać wszystko w tej samej cenie. Mówi, no to tutaj, bo tu będzie widok na drzewa. I większość czasu później to ja po prostu siadałem przed tym oknem, w te drzewa wpatrzyłem, miałem taki ciąg myśli takich... I tylko sobie wyznaczyłem, że godzinę będę tak siedział. Nie? Że ja nie miałem przestrzeni powiedzieć, Panie Boże, bardzo Cię tutaj szanuję i wierzę w to wszystko, co się dzieje, bo tak nie było, nie? No to jest chyba też najszczersza modlitwa wtedy, co? Bo wiesz, to jest takie pytanie, którego ja myślałam, że nigdy nie zadam. Jak po tym, jak Towarzystwo Jezusowe powiedziało Ci, że Ci dziękuję, utrzymywałeś relację z Bogiem? Bo my jednak przywykliśmy w Kościele katolickim do tego, że jak ktoś odchodzi, no to jest skandal, to są oskarżenia, to co i mówiłeś. Cięcie ostre jest, tak. No. A tutaj Ty nie tylko zostajesz, ale też jesteś jakby w służbie tym, którzy chcą pogłębiać swoją wiarę, no, nomen omen pogłębiać. Trudne to było takie do ułożenia w sobie, bo ja pamiętam, że miałem w głowie takie przekonanie, dwie rzeczy, jedno, że ja bym chciał się wymiksować z tego wszystkiego, w sensie emocjonalnie byłoby mi łatwiej właśnie zająć się czymś innym. Jakaś część mnie nie chciała tego robić, nie? Więc ja nigdy nie podjąłem takich kroków. A z drugiej strony to myślenie, jesteś zanurzony w strukturę, to jesteś blisko Pana Boga, nie? Uh-huh. A mnie ta struktura wypluła przed chwilą, nie? A mam poczucie, że ja nie chcę się zdecydować na to, że ja teraz z Pana Boga też rezygnuję. I trzeba było tak rozkleić to, nie? Że no to nie będzie popularne, ale że struktura to jest jedno, a Pan Bóg to jednak to jest druga rzecz, doświadczenie Pana Boga, nie? I często w większości przypadków to nie można tego, myślę, rozłączać, bo wtedy tracimy refleksyjność jakoś. Nie można sobie powiedzieć, że to są takie iluzje trochę, że ja będę żyć na przykład w aktywnym romansie, czy w aktywnych jakichś złych rzeczach, które robię, no i żyję blisko Pana Boga. Nie? No to mówisz o jakichś swoich przeżyciach wtedy i to jest subtelność, o czym teraz mówię. Żeby to nazwać, to pewnie trzeba, jeśli ma się takie doświadczenia, to trochę czasu musi upłynąć, nie? Ale inaczej smakuje doświadczenie emocjonalne takiej wzniosłości, a inaczej smakuje doświadczenie tego, że jestem, Panie Boże, z Tobą w kontakcie jakimś. I mi to zostało, to doświadczenie bycia w kontakcie z Bogiem, pomimo tego, że to emocjonalnie było trudne bardzo, nie? Że ja klnąłem tam szef z jednej strony, a potem płakałem zaraz, nie? Że ja sobie nie radzę, że ja nie mam siły na to po prostu zwyczajnie, nie? I teraz musiałem w głowie zbudować tak, że okej, struktura mówi nie, ale to nie jest zanegowanie mojego doświadczenia Pana Boga. Bóg ze mną został i ja to widziałem wtedy w zespole, nie? Zespół ludzi, który powiedział, jesteśmy razem, zostaniemy razem. No i dla mnie to było doświadczenie Kościoła najbardziej. Bo przeszedłeś taką drogę, którą może przeszedł ktoś przed tobą, ale o niej nie opowiadał. Taką drogę, która pokazuje, że mimo całej trudności, mimo tego wszystkiego, nawet nie trzeba opuszczać Kościoła katolickiego dla innych chrześcijan, prawda? I myślę, że to jest niesamowicie cenne, chociaż ciężko powiedzieć, o jak dobrze, że jest taki przykład, bo to oznacza, że dobrze, że twoja historia się wydarzyła. Dobrze, ja dzisiaj... Tak? Dzisiaj zgadzasz się z prowincjałem? Albo nie, dobrze, że taką decyzję podjął? Masz coś takiego? Wiesz co, obrót spraw mi się wydaje, tak patrząc na fakty, co się wydało, że nam się z 5-osobowego zespołu zrobił 140-osobowy zespół, nie? I ilość aktywności, jakie podjęliśmy, patrząc na pogłębiarkę, to wygląda, że lepiej. Nie? Ja osobiście, trudna dla mnie była taka zależność w zakonie, też mi jest łatwiej.
wydaje się, że tu się wiele rzeczy skleja, nie? Ale mam w sobie, został mi taki smutek, że czy naprawdę musiało to się tak wydarzyć, nie? Czy nie ale było czy jakiejś... w takiej formie? Czy, bo chodzi mi o to, że może to ostatecznie jest twoja droga? Bez koloratki? No może, no tylko, że to... A może nie? Masz tak czasami, że sobie myślisz... No. Wiesz, jeszcze młody jesteś, sprawdzałam, kiedy się urodziłeś. Jesteś młodszy ode mnie. Niedużo, ale jesteś. Nie wiem tego. Jakby mi został taki smutek, że szkoda, że, że taka część rzeczywistości Kościoła, jaką jest zakon, musi dojść do takiego rozłączenia, że to nie mogło żyć razem. Może nie mogło. Ja nie mam, nie chcę powiedzieć, że na pewno by się to udało. Może z moim charakterem, sposobem funkcjonowania się nie dało. Może tak. Nie? Jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby się udało jednak. Tak, natomiast jakby wracając do tego, co powiedziałaś o tym, że nie trzeba opuszczać Kościoła katolickiego, mnóstwo osób jest takich, którzy jakim z Kościołem katolickim coś tam nie wychodzi, no to alternatywa zmieniam wyznanie. Nie? Tylko, że to nie jest zmiana wyznania, dlatego że dogmatycznie uważam, że... Że w kawałku chleba nie ma obecnego Chrystusa. Albo... Że Maryja... Na przykład. I tak dalej. Jakby wymieniamy różnice po prostu między chrześcijanami, prawda? Tylko dochodzę do wniosków na złości albo na jakimś buncie wobec poprzedniej grupy ludzi, struktury, no to ja od niej odchodzę. Natomiast wydaje mi się, że jakby taką kluczową rzeczą to jest wytrwać w dramacie jednak, nie? Że jak jesteś w trudnej sytuacji, w dramatycznym jakimś tam położeniu, tak emocjonalnie, to pierwsze, co przychodzi do głowy, to żeby to uciąć, jakoś skończyć. I czasami trzeba to zrobić. A ta historia pokazuje, że takie wytrwanie w dramacie, że tutaj nie robimy żadnych kroków w lewo lub w prawo, no spowodowało, że trochę powstała taka jakaś inna jakość, nie? Że nie rozstaliśmy się na noże, dalej współpracujemy, każdy przetrawił i wydaje się, że to było najlepsze rozwiązanie, bo najmniej trudów, znaczy nie, trudów może było więcej. Ale że ostatecznie są dwie organizacje współpracujące ze sobą. W tym twoim vlogu nagranym wtedy ta informacja, że pogłębiarka zostaje, że będzie miała opiekę Towarzystwa Jezusowego, jakby to wszystko było niezgodne ze standardami świata i rozstań. Tak. To wszystko było takie, ale jak to zostaje? Jak to? Ale to będzie, jeszcze jezuici w tym będą i w ogóle, i on zostaje. Było strasznie dużo takiego niedowierzania, ale był to jakiś zupełnie... Inny przykład tego, jak mogą różne rzeczy w życiu się potoczyć. Jak można je decyzją ludzką zrobić, wiesz? Tylko, że ja nie chcę powiedzieć, że wiesz, rozstania teraz należy przeciągać, bo rozstania takie między ludźmi to jest trochę inne. Nie, to zupełnie co innego. Inne zjawisko niż takie instytucjonalne, nie? Ja byłam zbudowana tym. Byłam zbudowana tym, że zostaje pogłębiarka, że będzie miała opiekę Towarzystwa Jezusowego, że to dzieło, które tworzyłeś, no, że nim nie rzucasz się, nie roztrzaskuje, no. No to dzięki mnie to Kusiak tu miał ogromną rolę, nie? Że on tak... Mówisz takie słowa we vlogu, ludzie nie muszą mnie upokorzyć, mogą mnie ocalić. To już się dokonało? To już jest proces skończony? A to z Ameryki Łacińskiej był ten... To była scena dolności film, że możemy spotkać się i rozmawiać po to, żeby starać się wewnętrznie ocalić. Pytasz, o jakie ja mam doświadczenie? No. Ja mam doświadczenie takie, że w tym momencie, w którym ja byłem, tam było mnóstwo... wiele osób miało kamień w ręku, żeby rzucić. Nie? I nikt nie rzucił. No i też wiesz, ja spotkałem wtedy takie osoby, które bardzo mi pomogły i w takim momencie, no to ci zostaje do końca życia już, nie? Że widzisz tą osobę i sobie przypominasz w tym momencie, kiedy po prostu leżałeś i kwiczałeś na ziemi, ktoś cię wziął na rozmowę i powiedział, Daniel, jak ci mogę pomóc, nie? No, bardzo było ocalające, podnoszące. A te twoje wyprawy, pielgrzymki, one były ważne albo kluczowe w tym, że wiedziałeś, kim jesteś, no bo znika to SJ po nazwisku. Zmieniasz wszystko. Ja w ogóle zaczęłam się nad tym zastanawiać i sobie siedziałam w domu i myślałam, matko, to jest gorsze niż rozwód. Gorsze niż rozwód. W sensie takim, no sakramentu nie było, prawda? Ale chodzi mi o to, że wychodzisz taki nowonarodzony po prostu, tylko z bagażem tego, że ci coś zabrano, nie? Znaczy, nie masz nic. Naprawdę nie masz nic. Nie, miałem dużo. Miałem wiesz, 12 lat doświadczenia.
Bardzo dużo się nauczyłem w tym wszystkim. A chodzi mi bardziej o takie rzeczy, z którymi człowiek się przywiązuje, wiesz, tak, którym tak. się zżywa. W sensie, rzeczy, o których się opierasz, tak. to tracisz wszystko. Zostawiasz. To prawda. Wiesz, w ogóle był taki moment, dla mnie symboliczny wtedy bardzo. Jak ja wyjeżdżałem z domu, spakowałem się i zawiozłem rzeczy, odwiozłem samochód i później wracałem o 4 rano z Falenicy do Targówka, jechałem motocyklem. I padał deszcz, to był maj, deszcz padał, były tylko takie latarnie żółte, taka smutna atmosfera i wszedłem do mieszkania, które było świeżo oddane. Tam był kurz budowlany jeszcze taki, nawet nie było żarówek wkręconych. Łóżko, krzesła, jakaś komoda. Żadnych firanek, nic takie. I rano mnie obudziło takie słońce i zobaczyłem pustkę tego mieszkania i tak... No. Trzeba powoli to zacząć wypełniać, nie z taką myślą. Nie? Pierwsza to miała myśl, że jestem największym zdrajcą i właśnie zniszczyłem sobie życie, takie jakby ocknąłem, nie? Ale dlaczego? W sensie... Dlaczego, że pozwoliłem na doprowadzenie do takiej sytuacji. Że zawsze mogłem powiedzieć stop jakoś, czy próbować jakoś to inaczej, żeby to się potoczyło. No myślę, że wiesz, każdy, jak ktoś traci, no to różne tam ci myśle pojawiają. Dobrze, niedobrze, taka huśtaweczka. To zrobiłam źle, że i tutaj... No. Ale to puste mieszkanie, jakby przejazd taki ciemną doliną, ciemną nocą w deszczu i wchodzisz do czegoś pustego i trzeba zacząć tam to wszystko organizować. Nie? I możesz to zorganizować tak, jak chcesz wtedy. To jest duża szansa. Ja byłem, miałem wtedy terapię, całe szczęście mi tam terapeuta powiedział, panie Danielu, to jest szansa, żeby zbudować rzeczywistość taką bardziej dopasowaną do Pana. Nie? I mnie to przekonało. Znaczy, wiesz, to nie odebrało mi takiego poczucia, że o... Okej, to już idę. Biorę się do dzieła. Tak, no i ludziom właśnie. Ludzi w takich momentach to chyba nie warto pocieszać, żeby oni mieli pozytywne emocje, tylko raczej próbować im zarysować, że w tej sytuacji jest też nadzieja, czyli jest jakaś szansa, że za jakiś czas będzie inaczej niż jest teraz. Nie? Za jakiś czas to, co teraz przeżywasz jako taki największy trud twojego życia, nie do uniesienia, to tak nie będzie cały czas. Powiedział, siedząc na tym fotelu, co ty, ksiądz, który zajmuje się zapobieganiem samobójstwom, że osobie w depresji możesz powiedzieć, że czekamy na ciebie, aż zaczniesz się z nami razem cieszyć tym światem, że my tu jesteśmy i czekamy, nie? To chyba jest to. Czekamy, no ładne zdanie, nie? Ale to, bo później ruszasz w świat, znikasz, w sensie nagrywasz, ale musisz wrócić do tej Polski. I czy wróciłeś już przepracowany, czy taka podróż, bo myślę, że jest sporo ludzi, którzy czasami zastanawiają się, czy rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady, ale tak bardziej, czy taka podróż przyniesie odpowiedź, bo wiesz, w filmach takich amerykańskich, no to jest tak trochę, że rzucasz wszystko, jedziesz gdzieś daleko, zupełnie inna kultura, tam spotykasz miłość swojego życia, bierzesz ślub, wracasz do Stanów Zjednoczonych, nie? Trochę ja tak. Mam takie ciągotki, bym tak chciał zrobić. Ale co, byś chciał miłość życia spotkać? No to nie wiem, czy raczej o takiej podróży na razie. Ale to nie były takie podróże, nie uzdrowiły? Bo to są filmy, prawda? I czasami tak sobie myślisz, a rzuciłbym tak wszystko i objechał świat dookoła, wrócę innym człowiekiem. Wracasz, a tu tak, ten sam pokój. To chodzi, chyba dłużej się takie procesy działają niż ten półtora godzinny film, ale ja poszedłem na początku na Camino, miesiąc drogi i szedłem tą trasą Del Norte w koło oceanu, ona jest taka górzysta. I to było takie wchodzenie w górę, z dół. Pamiętam raz, że tak, ja przeżywałem cały czas rozstanie wtedy, nie? To był taki miesiąc, gdzie od wszystkiego się odciąłem faktycznie i było tak, takie godzenie się, dobrze, ja to straciłem, tego nie mam, nie? I potem myśli takie niedowierzające, nie, może to się da odkręcić jakoś, może będę takim świeckim zakonnikiem, ale ze wszystkimi w kontakcie bliskim, nie? I potem myśl, nie, nic z tego nie będzie, nie? Takie... Powoli, decydowanie, zgodzenie się, nie mam tego, nie mam. I to mi bardzo pomogło, nie? Tylko że to jakby ja świadomie wiedziałem, że muszę po prostu odsunąć się od czegoś takiego, że będę zagłuszał te myśli, nie? Zacząłem papierosy palić wtedy. I się trochę to ciągnie za mną jeszcze, niestety. Jeszcze? No tak, ale różne fazy miewam. Ale ja zauważyłem wtedy, że zaczynam palić fajki po to, żeby nie czuć emocji. A na Camino wyszedłem po to, żeby się z nimi zmierzyć, żeby dopuścić to wszystko, nie? Bo jak masz taki trud w sobie, no to po prostu, no, nikt nie chce przeżywać jakichś trudnych elementów.
ale wiedziałem, że muszę to zrobić po prostu, nie? Więc poszedłem. Ja tam dużo przetrawiłem. Ale nie na długo mi to starczyło, bo jak potem wróciłem w taki tryb pracy, to bardzo szybko, bo właściwie wiesz, to co mi dawało tam ulgę, to taka przestrzeń, że jak decydowałem, to trochę na medytacji też tak mam. Wchodzisz na medytację, jest ból, spotkasz się z bólem, trudnymi emocjami, to potem się robi lżej. A ja robiłem tak i ciągle tak robię, że jak przychodzi jakiś taki, nie wiem, coś trudnego, to ja się zajmuję pracą, żeby głowa nie myślała. Nie? I to się kumuluje, 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 a potem masz przeciągające się takie zmęczenie, nic nie jesteś w stanie zrobić, zebrać się do roboty, wymyślić coś i tak dalej. Nie? To dlatego, że jest odłożone mnóstwo czegoś, co w głowie zostało nieprzepracowane. Ja na Camino dużo tam przełknąłem, a potem wszedłem znowu w ten rytm takiego robota, 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 uciekania od siebie. I nie? Pierwszy wolny wieczór i dramat. A jak myślisz, bo jednak 12 lat formacji, prawda? No. Czy z takim problemem, z takim rozstaniem, z takim bólem łatwiej było ci się zmierzyć też świadomie właśnie przez formację i przez wiarę, że to próbowałeś sobie kiedyś wyobrazić, co by było, gdybyś tej wiary nie miał? Znaczy wiara to dla mnie, wiesz co, była wyzwaniem w tym wszystkim, bo to trzeba było przeformułować, nie? Co to znaczy wierzyć w tym momencie, kiedy wylatujesz z zakonu, nie? To dla mnie to było szokujące, nie? Że ja się znalazłem w takim momencie. Człowiek, który, jezuici, liberałowie, oni rozcieńczają wiarę i tak dalej. Wiem, szatana nie ma, w ogóle no tak, jezuitów wiesz, najgorzej, w ogóle tak. Więc, bardziej liberalnego zakonu już nie znajdziesz. Więc to jest pozdrawiamy wszystkich jezuitów. To nie jest skrzydło takie konserwatywne. Chociaż polscy jezuici są tacy centralni raczej, ale ja tam się nasłuchałem i obcykałem z takimi relatywizującymi wizjami teologicznymi, że właściwie wszystko można. Może za duża konserwa byłaś w takim razie. Nie, wiesz, jakby to nie o to chodzi, tylko że żartuję, dla tak? kogoś, kto nie nasiągnął takimi treściami, to musiało być szokujące. Czy inaczej, że jeśli dla mnie, gdzie nasiąknąłem, to było szokujące cały czas, to co dopiero dla kogoś z boku, nie? I też musiałem jakby sobie ułożyć to na nowo, dobra, no to teraz czy ja żyję w iluzji? Czy to, że ja wierzę w Ciebie, Panie Boże, cały czas nawet mam poczucie doświadczenia Ciebie, czy to jest moja iluzja wynikająca z emocji, czy to jest faktycznie prawdziwe? Jak być autentycznym, skoro wyleciałem z zakonu, ale dalej chcę się zajmować duchowością jakoś, nie? No to nie była kwestia, że ja tam zgrzeszyłem jakoś, zrobiłem jakąś taką rzecz, która mi, można powiedzieć, faktycznie od Pana Boga odcięła, nie? Tylko myśmy się po prostu nie spotkali jako ludzie na poziomie współpracy i trudne to jest do wyobrażenia, ale jakby te różnice tak narosły, że no padła taka decyzja w końcu. Nie? A nie zarzucają ci ludzie na przykład w wiadomościach, ludzie lubią wysyłać wiadomości, umówmy się, różne się dostaje bardzo, że no co ty robisz, jakby jakim prawem ty w ogóle jeszcze o Panu Bogu czasami mówisz? Nie, jak ty, nie. Czasami dostaję takie... Może zabanowałeś wszystkich takich... Nie wydaje mi się, żebym banował takie osoby. Dostawałem takie... Ostatnio dostałem taką wiadomość, Panie Danielu, czas pomyśleć o powrocie na ścieżkę kościelną. Ktoś mi wysłał... Czyli duchowną, tak? Tak, tak. Natomiast dostaję często takie wiadomości, że po czasie, że ludzie jakby doceniają, tylko że oni mówią o treściach. Wiele osób napisało też coś takiego, że moment takiego przejścia między jednym a drugim to był dla nich podnoszący, że da się przejść, da się coś tam przetrwać i oni z tego jakąś tam dla siebie wyciągnęli, nie wiem, lekcję, że można przejść coś. No to jest bardzo ciekawe, że nikt nie zarzuca mi, że jestem teraz, bo jestem takim trochę wolnym elektronem, nie? Nie mam misji kanonicznej, nie jestem związany z biskupem, z Mietkiem Usiakiem jesteśmy związani. No i mnóstwo księży też zapraszam i współpracujemy, ale Marcin Zieliński na przykład ma rzeszę takich misjonarzy, którzy za nim chodzą i jeżdżą po nim zupełnie bez sensu. Ty chyba nawet masz jeden filmik na temat ataków na Marcina Zielińskiego. No, tak. Wiesz, ja nawet nie dałam rady obejrzeć tego filmu atakującego go, bo to jest... zostawmy to. Na Marcina Zielińskiego poluję, aż będzie w Warszawie, żeby przyszedł, już się umówiliśmy, ale tak sobie myślę, że to jest wszystko niezwykłe. Znaczy, twoja historia jest niezwykła. Wiem, że ona jest też niezwykle trudna.
ale ona jest też jakąś nadzieją dla tych, którzy przez jakiś kryzys przechodzą albo nie wiedzą, jak połączyć pewne rzeczy, które mają z tym, że w kościele chcą być, ale jest im ciężko, bo raczej słyszą tylko o odejściach z kościoła, kiedy coś nie działa, prawda? A u ciebie tego nie ma. To jest taka historia, że można, wiesz co, wypracowywać inne formy, że się różnimy, dochodzi jakby do ogromnego napięcia i nie musimy się rozstać i zabić, tylko możemy wypracować inną formę bycia ze sobą, gdzie każdy zostaje przy jakimś swoim ważnym kawałku, nie? Potrzeby instytucji są zapewnione, bo instytucja nie ma wolnego frika w sobie, który lata i robi co chce, ma spójność, a my zostajemy w duchowości ignacjańskiej, współpracujemy, robimy to z jakimś większym polotem, niż to byłoby możliwe na przykład w zakonie. I to się udało. Udało się zadbać o potrzeby jednej i drugiej strony w tym wszystkim. Myślę, że to jest takie dosyć nowe, ale jeszcze lepsza rzecz tam się jakby wydarzyła w tym wszystkim, że ten zespół, który mamy, on ma poczucie odpowiedzialności za to, co robi. Zrobiliśmy ankietę w zespole, to dlaczego oni są w zespole liderów tak naprawdę. Na takim spotkaniu mieliśmy, no jakby to, co się, dlaczego tu jest, to najbardziej się wybijało na górę, dlatego, że mam na to wpływ. To jest jedna z niewielu instytucji, myślę, która daje członkom takie poczucie, że jak jestem odpowiedzialny za to, za to, za to, to naprawdę tak, jak ja chcę, tak będzie. A nie przyjdzie jakiś ksiądz i to zmieni, nie? Czy jakiś biskup. Ludzie mają realne poczucie odpowiedzialności i wpływu na to, co robią, i to powoduje, że wkładają w to mnóstwo serca i to jest ich dzieło wtedy. Nie? Co cię zachwyca tak najbardziej w tej duchowości ignacjańskiej, że nie odciąłeś tego wszystkiego? No wiesz, nic by mi nie zostało innego wtedy. Nie, nie. Jakby to było za głęboko chyba, żeby to odciąć. A nawet mi trudno sobie wyobrazić odpowiedź na to pytanie, że mógłbym się odciąć od duchowości, czyli jakiegoś sposobu patrzenia na świat, zwracania się do Pana Boga, wiary w to, że mogę Go doświadczać. Nie umiem na to odpowiedzieć. Ty jesteś po prostu ignacjański. Taka głośna deklaracja by to była. No jakby to jest dla mnie ważne bardzo i ja tym jakoś... No dobrze, mocno zakorzenione we mnie to jest. No, dobrze, tak to ujmijmy w języku polskim, słowa mają znaczenie. Tak się zastanawiam w tej historii, czy dałoby się coś poprawić? W sensie takim, nie chodzi mi konkretnie o tę historię, ale ona jest przykładem tego, jak można sobie poradzić, że jak ważne jest otoczenie najbliższe, ten twój kościół po prostu najbliższy, ci twoi ludzie, prawda? No to chyba nie milczeć wtedy, kiedy dzieje się coś złego, nawet jak się jest jedną z dwóch stron. Wtedy, kiedy coś nie idzie nam dobrze, no bo chyba tego zabrakło. Znaczy co, nie wiem, czy to jest w ogóle temat jakoś do powracania, co zabrakło. Bo tak sobie myślę, że my czasami z słowami wsparcia albo tego, że po prostu jesteś dla nas ważny, wyhamowujemy, bo nie chcemy na przykład w trudnym momencie się odzywać. I twoja historia pokazuje, że dobrze by było, żeby się odzywać. Znaczy to jako taka ogólna informacja do wszystkich, to na pewno. To że jakby ja mogę też nie zawieszać relacji, w sensie, żeby wiedzieć, że one są. Nie musimy utrzymywać kontaktu non-stop, ale że dobrze jest przypomnieć, że to, co nas łączy, to się nie zmienia na przykład. Tak, jeśli chodzi o... to są relacje międzyludzkie takie, nie? To na pewno. Nie chcemy komuś się narzucać, nie będę cię tak, pytał, tak, jakby co u ciebie, bo tyle osób cię pyta, więc się nie męczy odpowiadając. Ale ja się sama na takich rzeczach łapałam, aż w końcu ktoś mi powiedział, to było dla mnie najważniejsze, że dostałam 50 SMS-ów, jak tam twój tata, albo jak się czujesz po śmierci taty, jak sobie radzisz, w takich najprostszych słowach. Bo ja na przykład mam straszny problem przed napisaniem moje kondolencje. Bo ja tak nie do końca wiem, co to znaczy. Znaczy, wiesz, to jest takie, prawda? Trójca święca, trzy świece palące się jednym płomieniem. Ksiądz Piotr Wólkiewicz tak mówił. I co z tego będzie, jak ja wam powiem, że tak jest? No jest tak, a co to zmienia w waszym życiu? Nic. Więc jakby myślę o tobie. Wiesz, takie tak. Bardzo proste komunikaty, prawda? Tak. I one mają znaczenie, no, duże. To na pewno warto robić. Od strony instytucji ja wyciągnąłem taką lekcję dla siebie, to nie jest żadny mój komentarz do kogoś, że jeśli ktoś
wydarzy się coś takiego, albo słowa, albo jakieś gesty takie padną, że podcięte jest poczucie przynależności, to to jest praktycznie nie do uratowania albo bardzo trudne. Nie? I mi się wydaje, że każda osoba, która jakoś tam współpracuje z ludźmi, czy zarządza czymś, jest odpowiedzialna za jakieś instytucje, kościelne, niekościelne, wszystko jedno. To zależy, co chce budować, nie? Bo jeśli chce budować, nie wiem, jakiś taki zespół, który przede wszystkim ma być tylko sprawczy, no to można tam ludzi sobie wymieniać co chwilę, no to jakby jest jakaś tam strategia na coś. Ale jak chce się budować miejsce, które będzie dla ludzi trochę, albo dom to jest górnolotne słowo, ale takim przystanią, miejscem, gdzie się ludzie dobrze czują, to jak się da komuś poczucie, że tu nie przynależysz, nie pasujesz do nas, no to, to jakby ta osoba już jest stracona, nie? Nawet jak ktoś nie odejdzie, mi się wydaje, że w zakonach jest mnóstwo ludzi, którzy i w różnych instytucjach, też niekościelnych, którzy zostali straceni, ale nie odeszli. Oni ciągle tam są, ciągle funkcjonują, coś robią, ale już ich dawno straciliśmy z jakichś powodów. Podcinając im skrzydła w jakiś sposób albo dając znak, że nie pasują. Powiedz... Że nie mogą się odezwać, nie? Że jeśli się odezwą, no to... To wtedy wylecą. Na takie cienie. Powiedz, bo o pogłębiarce było tutaj dużo. Może nie wszyscy wiedzą, czym jest pogłębiarka. Tam komentarze sobie prześledziłam. Tam ci zarzucają, że to nie jest nic wspólnego. Znaczy, że to jest poprzek do kościoła katolickiego, że widziałam taki komentarz, że w ogóle to jakieś zło po prostu, te twoje medytacje. Tak, tak, znalazłam takie, ale ja dużo przejrzałam. Jak medytacja, którą znamy, medytacja nam się ze wschodem kojarzy, z jogą nam się kojarzy, z takimi rzeczami, przed którymi Kościół katolicki przestrzega, prawda? I tego dotyczą też te komentarze. Na takim bardzo, jakaś fitnesserka tu zaczyna medytację, żeby się dobrze poczuć, prawda? No i ty w tym Kościele katolickim z pieczęcią jezuitów i opieką duchową zachęcasz nas do medytowania. Znaczy, mam... Tu by trzeba było dużo uporządkować, wiele rzeczy, bo teraz tak, medytacja wschodnia, dalekowschodnia, w każdej kulturze wydaje się, ja skończyłem studia teraz na SWPS-ie z medytacji współczucia no i się okazuje, że we wszystkich kulturach są obecne różne formy medytacji. I w kulturze semickiej, i w kulturze dalekowschodniej, nawet w świecie arabskim występują takie formy medytacyjne. Różnie to wygląda. Natomiast to, co my znamy jako medytowanie, to w tradycji chrześcijańskiej było obecne meditare, to jest z łaciny przeżuwać. Czyli my, kiedy mówimy o medytowaniu słowa, czyli jakiegoś tekstu biblijnego, to mamy na myśli to, że skupiamy się, przeżuwamy to, czyli myślimy na ten temat, przede wszystkim, co on znaczy, co to odnosi, jak to się odnosi do mojego życia, czy ja znajduję zakorzenienie tego tekstu w sobie też i do czego ewentualnie mnie zaprasza. To ta metoda Lectio Divina jest takim skrótem tego. I to jest jakaś forma medytacyjna, ale medytacji dyskursywnej. Bo w tradycji chrześcijańskiej są jakby trzy rodzaje medytowania. Jest jedno medytowanie słowa, czyli to przeżuwanie, i to jest dyskursywna, oparta o myśl. Druga jest taką formą pośrednią, mówi się o kontemplacji ewangelicznej, czyli często wyobrażam sobie scenę i nie myślę, tylko pozwolę, żeby wyobraźnia mnie poniosła gdzieś. I trzymając się metody ignacjańskiej, trzeba byłoby potem jakąś refleksję z tego zrobić, ponazywać te moje wewnętrzne przeżycia. Tak jak można się obudzić, śniło mi się coś, no i jakby to, że mi się coś śniło, to niewiele mi daje, ale jak zinterpretuję ten sen, co on mówi o mnie, o moich przeżyciach, na przykład lękach, no to wtedy mogę tak trochę lepiej zrozumieć, okej, to co się dzieje w moim życiu, w którym miejscu jestem. I jest trzecia forma, to co jest nazywane kontemplacją często, czyli to jest niedyskursywny sposób, gdzie myśli traktuję jako rozproszenie. Ja skupiam swoją uwagę przy jakimś jednym stałym punkcie. Keating na przykład mówi o święty symbol, to może być oddech, obraz Jezusa, wystawiony Najświętszy Sakrament i wchodzę w trening bycia obecnym przy tym świętym symbolu, mówiący o obecności Boga i zaczynam chłonąć, jakby sięgnąć tym, że Bóg jest obecny ze mną i we mnie. No i tam się dzieje mnóstwo procesów równolegle, nie? Że przychodzą jakieś rozproszenia, jakieś ciągi myśli. Długo można by się tego uczyć, nie? Jakby, i to jest chrześcijańskie medytowanie. I ono było w chrześcijaństwie od nie wiadomo kiedy. Natomiast w pewnym momencie, jak przyszła racjonalność do Europy,
to ona miała wpływ, epoka oświecenia, bardzo mocno też na to, jak wyglądała teologia. I czy myślenie teologiczne przesunęło się z takiego, Bóg mi daje słowo, coś on robi dla mnie, tylko było, no ale jaka jest twoja odpowiedź na to? I wtedy w samym nauczaniu teologicznym doszło do takiej zmiany, że zrezygnowano z takich przedmiotów jak teologia mistyczna, jakby to wszystko, co jakby jest, pochodzi od Boga, na rzecz teologii moralnej, czyli moja odpowiedź na to wszystko. I trochę niestety się wydarzyło tak, że te wszystkie rzeczy takie mistyczne, takie, które były dalekie od racjonalności, czy racjonalnością trudno było je, bo nie chcę powiedzieć, że mistyka nie jest racjonalna, tylko że narzędziami, które uważaliśmy za racjonalne, ciężko było to jakoś opisać. One się były z innego świata, wymykały. Więc z tego rezygnowano. I zrezygnowano również wtedy też mocno z praktyk medytacyjnych, praktyk takich kontemplatywnych. One przetrwały w klasztorach właściwie tylko. I Europa taka się stała w głowie. Cała Europa. I wraca do nas medytacja, wtedy było słowo medytacja obecne u nas. Ono zanikło i wraca do nas słowo medytacja ze wschodem i rozumieniem tej praktyki po daleko wschodniemu, nie? Czyli spotkaniem z nicością, z pustką, wejściem w to, uważność, która dzisiaj jest no bardzo popularną jakąś formą metody. I teraz co chcę powiedzieć, że to wcale nie jest tak, jak twierdzą niektórzy księża, bo to Kościół tak nie twierdzi, że to są wszystko zagrożenia duchowe jakoś. To są narracje niektórych duszpasterzy, częściowo słuszne, a częściowo krzywdzące dla innych osób, bo jest mnóstwo świadectw, że tutaj diabeł wszedł w kogoś, bo ktoś praktykował jogę, a ja mam mnóstwo świadectw ludzi, którzy przełamali życie duchowe, dlatego że praktykowali jogę nie w znaczeniu filozofii życia, tylko ćwiczenia i to ich odblokowało, że zaczęli ciało też angażować w doświadczenie duchowości. I bardziej ich to zintegrowało ze sobą, nie? Kardynał Ratzinger, jeszcze jako przełożony kongregacji do spraw nauki wiary, chyba to był 87 albo 6 rok, nie jestem, na pewno 80 lata, pisze taki dokument, że katolicy mogą korzystać z innych form praktyk, które występują w innych religiach, o ile to nie podważa istoty wiary, nie zamienia, czyli osoba Jezusa Chrystusa. Nie? Bo dla nas to jest najbardziej kluczowe, że mogę mieć różne praktyki. Różaniec, medytacja, pielgrzymki. To może być folklor, a może to być inteligencka rozkmina. Chodzi o jedno, w sensie o budowanie relacji z Jezusem Chrystusem. Tak. I dzisiaj to przez to, że to się tak powtarza, to brzmi jak banał. Ale to jest naprawdę doniosła rzecz. Nie? Mieć doświadczenie Jezusa Chrystusa ze sobą, że On jest obecny jakoś i wcale nie jest to łatwo odkryć, nie? I teraz ja mogę różnych rzeczy, po różne rzeczy sięgnąć, żeby mieć to doświadczenie Jezusa Chrystusa, ale to muszę bronić, nie? I to jest centrum wiary. Dlatego te zagrożenia duchowe to często powodują, że my się tak boimy. Ludzie na przykład boją się wejść w medytację. O Jezusie Chrystusie, bo tu diabeł zaraz wejdzie we mnie. Nie? Więc ja jestem trochę zdystansowany wobec tych narracji. W ogóle trochę za dużo boimy. W sensie przy potężnym Bogu i nie wszechpotężnym szatanie. Mam wrażenie, że czasami się obawiamy, że potęgi są tak samo równe. Można mieć takie poczucie, że niektórzy mają taką dewizję życiową. Widzieć i znajdować diabła we wszystkim. Nie? Diabeł tu, diabeł tam. A umiesz po tych trudnych wydarzeniach już 2 lata? Zanurzyć się w Jezusie? Tak jak wcześniej? No bardziej chyba mi się modlitwa zmieniła wtedy bardzo, bo ja wszedłem w taki nurt kontemplatywny. Wiesz co, jak byłem w Ameryce Łacińskiej, to była taka fajna historia. Do Kolumbii pojechałem. No i chodziło o to, żeby trochę zmienić środowisko i tak się odseparować. Jakaś kobietka napisała komentarz pod filmem. Daniel, jak jesteś w Kolumbii, to musisz koniecznie jechać do Guadalupe, bo ja kiedyś mogłam, nie pojechałam i teraz żałuję, dorzucę się do biletu, nie? I tam zignorowałem ten komentarz, a później przyszedł przelew na fundację. Na Guadalupe. Na bilet do Guadalupe. I my tę kobietkę chcieliśmy znaleźć jakoś, ale tak no, w przelewie nie masz maila i kontaktu do niej, więc pisaliśmy na naszych mediach i nigdy się nie odezwała to pani. Bardzo bym chciał ją pozdrowić. I ja na początku nie chciałem tam jechać. Mówię, to nie jest mój pomysł, Guadalupe, nigdy się tam nie wybierałem, nie mam ochoty wcale. Ale przyszedł taki moment, że 23 grudnia, ja mówię, wynajmowałem na Airbnb tam mieszkanie u takich Kolumbijczyków i
I oni byli niewierzący. I mówię, no to Boże Narodzenie będzie takie samotne. Podą choinki, nie ma w domu, a wyjeżdżają na urlop po prostu. Mhm. I tak sobie myślałem, a wale to. Jadę do tego Guadalupe. I kupiłem bilet. I w nocy z 24 na 25 w Wigilię pojechałem do tego Guadalupe. I tam właściwie nic tam się nie działo specjalnego. Zwykłe takie betonowe właściwie, bardzo ładne, ale no wśród betonu takie sanktuarium. I miałem tak, że za dwa dni tak sobie chodziłem, spacerowałem, a później pracowałem zdalnie cały czas w takim mieszkanku wynajętym obok pokoju i wieczorami chodziłem do tego Guadalupe. I ja naprawdę miałem tam takie poczucie, że w końcu mogę coś tak wyrzucać z siebie, tak nawet wypłakiwać, nie? Dzień pracowałem, wieczorem siedziałem tylko w kościele i nic, nie? I wtedy zrozumiałem jakby jakąś taką jakość tego, że siedzisz, nic nie mówisz, i ty obraz jakiejś tam Matki Bożej, jakiejś, to można powiedzieć, że to jest to taki obraz wiejskiej kobietki, nie? Że to nie ma jakiejś wartości jakiejś estetycznej. A ja miałem tak piorunujące doświadczenie, że ja jestem tu przyjęty z tym takim poczuciem, że nie jestem w stanie sobie z życiem poradzić, nie? I ja tam nie modliłem się jakoś tak, że psalmy czytam, pismo, tylko siedziałem i miałem, jakby przedstawiałem to, co jest we mnie i miałem takie poczucie, Matka Boża, Pan Jezus, biedę przyjmuje, nie? Znaczy, nigdy w Polsce nie miałem takiego, wiesz, doświadczenia, że jakbym przyszedł do domu, w którym było miejsce dla mnie, nie? Znaczy, nie chodzi o ludzi, tylko chodzi o takie doświadczenie modlitewne, że w żadnym kościele mi się coś takiego nie wydarzyło. A tam tak dziwnie było, może dlatego, że jakby daleki świat gdzieś tam, drugi koniec globu. I mi wtedy jakoś tak to przeskoczyło, nie? Że dzisiaj, jak ja się modlę, to ja nie mam jakiejś treści w głowie. Po prostu już siadam i wchodzę w takie kontemplatywne. No, ja jestem, Panie Boże, Ty jesteś. Nie? I staram się tylko wytrwać przy tej świadomości, że Ty jesteś i ja jestem. No i sobie tak siedzimy. Nie? A pytasz go czasami, bo miałeś być konsekrowany, nie? No, byłem. Nawet, no. I pytasz go czasami, jaki ma dla ciebie plan na za 10, za 20 lat? Wyobrażasz to sobie? Bo wiesz, ja rozmawialiśmy o tym przed, więc już nie będziemy wracać do propozycji matrymonialnych, ale świeccy głoszący w kościele, młodzi mężczyźni, to Marcin Zieliński też dostaje różne maile, tam w jednym vlogu opowiadał. Jestem pewna, że jesteście rozchwytywani. Mogę to mówić spokojnie, mam męża, trójkę dzieci, nie? Jakby to jest jasne. Ty w jednym vlogu mówisz, że planujesz na razie żyć tak, jak żyjesz, że być sam. Ale właśnie zastanawiasz się, co będzie za 10, za 20 lat, czy na razie to jest wasze dzieło, robicie to, to jest ważne, ważne dla ludzi i przy tym zostajesz? No ja tego vloga nagrywałem 2 lata temu, teraz... No. Miałem tam jakieś próby, powiedzmy, bez powodzenia w tym wszystkim, ale... To jest dobre pytanie, ja sam nie wiem. Nie wiesz. Ale dajesz sobie takie, dajesz sobie przyzwolenie na to, że nie wiesz, że... Ja sobie nie do końca dawałem przyzwolenie na to, że ja mam na przykład... Ale kurka temat. Że mogę wejść w związek. Wydawało mi się, że nie mogę. A dzisiaj mi trochę przeskoczyło, że mogę. Ale ja nie wiem, jak to się potoczy dalej. Tak szczerze mówiąc, to aż mi trudno sobie wyobrazić jedną opcję i drugą. Ja bym nie chciał umrzeć w samotności, tego się boję jakoś, nie? Żyję sobie sam na targówku, w mieszkanku, wstaję rano, do komputerka siadam sam, nie? Jakby praca zdalna, oczywiście dużo spotkań czasami jakichś takich online, no ale życie w zakonie jest takie, że ciągle ludzi spotykasz. Ja tam spotykam sąsiada czasami, jak wychodzę, to nie satysfakcjonuje mnie takie życie. Tak, ale tak nie chcę, tylko... Znaczy nie mam pomysłu na to, nie wiem tak naprawdę. To zostawiamy na razie górze sprawę do działania. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za tę szczerość i za to podzielenie się, bo to jest niezwykle cenne, ale to też nie jest łatwe opowiadać o sobie i o trudnych dla siebie momentach. Daniel Wojda, teolog, pogłębiarka, twórca, założyciel, pomysłodawca. Niech Państwo ściągną
pogłębiarkę. Niech państwo... Właśnie to słowo pogłębianie wiary, ono tak już mi... Wiesz, ja już zaczęłam słyszeć to słowo pogłębiać wiarę i kojarzyć je od razu z pogłębiarką, bo prawda? Ona, no właśnie, ona taka właśnie, proszę państwa, jest. Ale to trzeba przetestować, do społeczności pogłębiarki dołączyć. To polecam i bardzo ci za tę rozmowę dziękuję. Ja bardzo dziękuję za taką atmosferę, Weronika, że mogliśmy w dobrym klimacie ruszyć takie tematy. Dziękujemy. Miejsce spotkania.